Dzisiaj we wszystkich placówkach oświatowych gminy Siewierz po wakacyjnej przerwie pojawili się nauczyciele i uczniowie, by rozpocząć nowy rok szkolny. Witamy serdecznie na uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2013-2014. Witamy posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Witolda Klepacza. Burmistrza miasta i gminy Siewierz, pana Zdzisława Banasia. Szanowną dyrekcję, grono pedagogiczne, pracowników szkoły i naszych kochanych rodziców. Na uroczystej inauguracji rozpoczęcia roku szkolnego Rafał Wieja otrzymał z rąk burmistrza miasta i gminy Siewierz powierzenie obowiązków dyrektora zespołu szkół na kolejne 5 lat. Podjąłem taką decyzję po zaciągnięciu opinii Rady Pedagogicznej i w uzgodnieniu ze śląskim kuratorem oświaty, aby panu dyrektorowi Rafałowi Wiei powierzyć na następne 5 lat stanowisko dyrektora zespołu szkół w Siewierzu. Jest to dowód uznania za to, co robił w ostatnich 5 latach. Placówka się bardzo dobrze rozwijała, bardzo dobrze była prowadzona, osiągała wiele sukcesów i dlatego też taką decyzję podjąłem. Pan dyrektor będzie sprawował funkcję dyrektora przez najbliższe 5 lat. Rok szkolny 2013-2014 przyniósł zmiany w zespole szkół w postaci poszerzonej oferty edukacyjnej. Po raz kolejny witamy w progach naszej szkoły uczniów i klasy pierwszej szkoły podstawowej i gimnazjum. I w tym roku szkolnym nowa oferta, kolejne rozszerzenie zajęć pozalekcyjnych i oferta zajęć świetlicowych. Przede wszystkim dążymy do tego wszechstronnego rozwoju naszego ucznia. Jeżeli chodzi o ofertę zajęć dodatkowych, to oferta bogata i od 6-latka i od ucznia klasy pierwszej gimnazjum. Przede wszystkim stawiamy na języki. W tym roku poszerzamy o dodatkowe zabawy z językiem w klasach 1-3. Oprócz języka włoskiego, języka francuskiego, niemieckiego, w tym roku język migowy i język hiszpański. Również uczniowie klas pierwszych gimnazjum oraz pozostali uczniowie gimnazjum, którzy będą chcieli kontynuować naukę, będą mogli rozszerzać naukę języka angielskiego na kółkach pozalekcyjnych, ale również uczyć się nowego języka, języka hiszpańskiego. W dzień ten najważniejsi są uczniowie, szczególnie ci, którzy dzisiaj oficjalnie zostali pasowani na uczniów klasy pierwszej. W zasadzie bardzo lubię tą szkołę, bo choć jestem tu pierwszy raz, bo są tu fajne rzeczy, na przykład piłkarzyki, bilard i sala komputerowa. I jest fajna, można pograć w piłkę, są tam przerwy, plac zabaw. Jest bardzo fajnie, jest dużo klas, dużo dzieci. Wszystko mi się tutaj podoba. Będę mógł się bawić z kolegami, pewnie będę na wycieczki jeździł. W ogóle będzie bardzo fajnie. Wszystkim uczniom życzymy wielu sukcesów i samych 6. Najbardziej to chcielibyśmy osiągnąć 6 z plusem. No właśnie.